Bullseye. Siema, tutaj Kriska 1999 i witam was w kolejnym już odcinku serii FIFA 13 Tryb Kariery. Zagrajmy mecz z Norwich, no ale zapomniałem ustawić składu, więc musicie na chwilę mi to wybaczyć. Co tu jest, kontuzja? Palca stopy, kurczę, Luis, co ty zrobiłeś? Olu Ferreira wejdzie. A za tego to jeszcze jeden musi obrońca wejść. Beltran, okej. Masz się teraz powinno wszystko okej. Okej. Zagramy sobie teraz wyjazdowy, bo już dawno w nich graliśmy. Oni niech zagrają wyjazdowych też. Dobra, no skład praktycznie się nie zmienia od wszystkich meczy. Więc zagrajmy mecz i po prostu niech Fernando Torres nam strzeli bramkę na samym początku, żeby dać nam trochę przewagi. Ach, prawie. Dobra, dość zabawy, nie będziemy tu się bawić w jakieś strzelanie do bramki na pustą. Zagramy mecz po prostu. Mata. Podanie. Raul Meireles. Właśnie miałem zobaczyć, jaką on ma bombę. Więc zaraz będę biegł. Och, nie. Jednak nie. Już jest Everton, już strzelił gola? O mój Boże. A co on zrobił? Dobrze, Tejo. Znakomicie to zrobił. Tejo, zablokowane. Co ten bramkarz jeszcze zrobił? Mniejsza. Pół. No z bani, no. No nie wyszło za bardzo. Rzadko co strzelam z rogów. Okej. Dobrze. Tylko niech to przejmą tylko. Już sobie za dużo pozwala. Nawet nie wiedziałem, że Luis miał kontuzję na tamtym meczu z Arsenalem. Bo z Arsenalem graliśmy ostatnio. Hazard! Mata! Ach, mi się wydawało, że był spalony. Ale to nic, i tak nie ma gola, co tam. Mniejsza. No Lampard, no. Też ten się patrzy na tą piłkę. Och, już 19 minuta, a jeszcze gola nie ma. To jest tak jakby podejrzane. No Swansea nawet wygrywa z Reading. Ale ładny volley. Tylko coś mu nie wyszło. Trochę niżej by był gol. Nie możemy tak się dać. Masz tu Tejo i idź. Już Swansea 2. O nie, no gdyby nie ten Murzyn, to byśmy strzelili gola. Och, Tejo. No przepraszam, znowu. Kurwa. I tak ma być. Jak nie, to się pogniewamy. Dobra, gramy już. Czekajcie na chwilę, bo tu się trochę zakręcił ten joystick. Dobra, okej, już można grać. Kurwa, seryjnie? Wypierdala. Okej, zasuniemy to. Po prostu ten kabel nieraz nie dochodzi. Okej, dobra, gramy. Teraz już gramy. Ach, to taki lekko, nawet nie był faul, tak naprawdę.
Tejo! Nie ma gola! Dobry strzał, no. Torres pokazuje, że mógł podać. Ach, dobry strzał Paulo Ferreira. Liverpool też już prowadzi ze Stoke 2-0. Szybko strzelają gole. Dobrze, myślę. O nie, faul. Znaczy, nie tyle faul, co po prostu sfaulowali mi go. Mereles? O mój Boże. No i kontuzji się nabawi. Benayoun wejdzie za niego, bo innego raczej nie ma pomocnika. Brawa dla niego. No, Benayoun ma takie fajne czarne merki. Dobrze, nie bicie. Ciekaw jestem, czy my to wygramy, czy będzie remis. Na razie się zapowiada tylko i wyłącznie na remis. To nie, to trzeba tak zrobić, po staremu. Nie, no tak się nie da zrobić. Lepszą obronę mają. A wtedy więcej szczęścia miałem. Nie wiem. Dobrze. Znakomicie Terry. Czysto. Czysto odbiera piłkę. Okej. Ale no wybij to. No nie, no. Akcję mieliśmy, mam przerwę. I 0-0 tu przerwy. Słabo ten mecz wygląda. A oni cały czas... Im po prostu wystarczy remis, a nam nie. I Fernando Torres, no po prostu najlepszy zawodnik Chelsea. Piękna cieszynka. O, wszyscy się cieszą razem z nim. Jeszcze Teo jakby szczelił. Nie będę zmieniał chyba dzisiaj składu, bo trzeba wygrać tym. Po drugie, podejrzewam, że na zebranie kadry też nie będzie tego Fernando Torresa, więc teraz możesz się jeszcze trochę wymęczyć. Och, piękny strzał. Brawo. Torres. Nie. No dobrze, przejął tę piłkę. Kurczę. Podaj. A Benayoun. Pyk. I Benayoun zdobywa bramkę. Środkowy pomocnik. Chyba już drugi raz. Nie, pierwszy gol w tym sezonie dla Chelsea. Benayoun. Jossi Benayoun. Dobrze. Mata. Wysunięć Fernando Torres. Torres. Oddaj mu tą piłkę. I Mata gol. Mata. Dobrze. Zagrali dwójkowo Hiszpanie. Tak jak z Włochami. I wyszło to bardzo pięknie. Chyba nawet w podobny sposób Mata wtedy zdobył bramkę w finale. Naprawdę magik. Czekaj, niech Tejo wystawi się. Masz Tejo. Oho.
bramkarz, to znaczy bramkarz, obrońca jest lepszy zdecydowanie i silniejszy możliwe. Dobrze, kto to strzelał? No Ferreira, podejrzewam, ale znowu nie trafi. Dobra, widzimy się już z powrotem. Wyłączyło na chwilę nagrywanie, bo tak z Bandicoomem jest, że tylko nagrywanie zarejestrowane 10 minut. Dobrze, Cahill w obronie. Lampard. Dobrze, ale ładnie podkręcona piłka. Ach, no gdyby nie przejął tego, to byśmy mieli praktycznie sytuację już do strzelenia gola. Dobrze, no nie dawaj mu. Nie daj mu. Dobrze, Lampard. No za mocno, no, mogę już normalnie podawać. Och, 3-0. Wstaję też coś jeszcze, chyba mi się tak wydaje. Och, no za dużo już kiwał. Ale to kiwanie można nazwać, to praktycznie były tylko z wody. To dobrze. Ach. Obrona nie próżnuje. Dobrze. Dobrze, leć Santeju, nie patrz na innych. Leć. Leć. Faul. No, ja naprawdę bym nie dał mu żółtej kartki za to. No ale jak to by posądził, to ja nie wiem. W sensie do końca chyba tego nie widział i dlatego mi się tak wydaje. Ale to jego sprawa, to ich drużyna zdobywa żółtą kartkę. Tejo! Podaj... Nie no, chciałem tu ładnie podać. Nie chciałem uderzać na pały, bo po co, jak i tak ja nie umiem strzelać rzutów wolnych, ale pięknie zagrał Ferreira piętką. Fernando. I uderzenie, pięknie! Tejo, brawo. Piękny strzał. Szkoda, że on nie wpadł w bramkę. To był wtedy jeden z najpiękniejszych goli, jaki kiedykolwiek strzeliliśmy. Może przywołam sobie zawodnika. Będzie wtedy łatwiej, zdecydowanie łatwiej. Podanie do środka. Nie, chciałem do środka zagrać. Ale nie do tyłu. Faul na Cristiano Tejo. Cały czas go faulują, to taki chudy zawodnik. Za dużo mięśni to on nie ma. Dobra, idzie. Nie. Coś nie wyszło im. Ach, piękny strzał nawet. I mecz kończy się wynikiem 3-0. Niestety dzisiaj nie strzelił Cristiano Tejo, ale za to wpisał się na listę strzelców Juan Mata, który jest zawodnikiem meczu. Brawo dla Maty. Sztab medyczny, no, zwichnięcie kolana. No szkoda. Niemiło twojego startu przychodząc do tak znanego klubu, chociaż media nie były przekonane, czy to dobry wybór. Menadżer postanowił na swoim ostatnie spotkania pokazały właśnie, dlaczego to on ma dziennikarzy kierunku klubu. Panie, dobrze Drogba, jeszcze wejdziesz na tym meczu. Symulacje niech tu mi robią, bo Iwanowicz chce zmienić klub? Jak to możliwe? Nie chcę zmienić klubu, co mnie tu wciula robicie. No tam plotki, to tam nie wierzyć plotki. West Bromwich Albion, w następnym odcinku będziemy grali. Tutaj był Kriska 1999. Na razie, cześć i czołem!
Warning. Low battery.